Kim byli templariusze? Templariusze był to zakon rycerski założony na początku XII wieku, który został zlikwidowany na początku wieku XIV. Jego założycielem był Hugues de Payens i został on założony pomiędzy 1118 a 1120 rokiem, a zatwierdzony w 1129 roku. Pełna nazwa tego zakonu brzmi Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Wspomniany Hugo de Payon wraz z innymi rycerzami złożył przed patriarchą Jerozolimę śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. To wszystko według reguły cysterskiej. Głównym zadaniem templariuszy, tym początkowym, było chronienie pielgrzymów. Dróg, szlaków, którymi podróżowali pielgrzymi, zapewnianiem takiego spokoju wewnątrz tej Ziemi Świętej. Oczywiście, tak jak i inne zakony rycerskie, tak i templariusze byli siłą militarną. Byli to rycerze wyszkoleni i do odpowiedni sposób uzbrojeni. Bracia i serwięci byli oczywiście doskonałymi wojownikami. Rycerze mieli kolczugi, hełmy, tarcze, miecze, kopie, wszystko co trzeba walczyć. Oczywiście walczyli wraz z giermkami konno. Natomiast serwienci przeważnie walczyli pieszo, chociaż czasem też walczyli konno. Oczywiście ten początkowy etap ich istnienia i to zapewnianie pokoju, bezpieczeństwa z biegiem czasu i z biegiem zwiększania się liczebności templariuszy zmieniał się również w ten sposób, że zaczęli oni coraz częściej po prostu walczyć jak zwykłe wojsko. I większość historii istnienia. Zakonu Templariuszy, to właśnie taka walka. W sposób skuteczny walczyli na Ziemi Świętej oraz poza nią, i niestety pomimo tego, pamiętajmy, że miejsce, gdzie żyli, zostało w końcu podbite. Ale zanim do tego doszło, zakładali sporo twierdz, garnizonów. Z własnej historii doskonale wiemy, jak skuteczne były zakony rycerskie. Jeszcze nie wspomniałem, nazwa Templariuszy wzięła się od słowa templum, czyli świątynia, od ich, siedziby, od ich siedziby, znajdującej się w pobliżu świątyni Salomona w Jerozolimie. Ich reguły, reguły zakonne składały się z 72 artykułów i zostały zatwierdzone na soborze w Tła. Pisze się Trojes przez Y, no ale wymawiajmy po francusku Tła. Zasady działania zostały określone bullom, omne, datum, Optimum w 1139 roku. Oczywiście, kiedy wszystko już było zgodne z prawem, zakon zaczął się szybko rozrastać, ale nie tylko tak jak to, co do tej pory omawiałem na terenie Ziemi Świętej, gdzie wzrastała ich wartość i liczebność militarna, ale w całej Europie. I gdy w 1291 roku upadło królestwo Jerozolimy, przenieśli swoją siedzibę na Cypr, a później do Francji. Pamiętajmy tylko, że tych siedzib było wiele i znajdowały się właściwie w każdym państwie, oczywiście chrześcijańskim państwie Europy. Wszyscy powszechnie uważali, że templariusze są bardzo bogaci, między innymi dlatego, że na całkiem dużą skalę zajmowali się finansami, czy też raczej pożyczaniem pieniędzy. Niestety, ale ta wiedza o ich bogactwie. W dużym stopniu doprowadziła do ich upadku, ponieważ niestety, ale król Francji, Filip IV, piękny, postanowił ich zniszczyć na początku XIV wieku. Czy to był u nich zadłużony, czy też chciał po prostu zdobyć bogactwa Templariuszy, to są różne wersje. Nie, niezależnie od powodów, Filip nakazał w 1307 roku uwięzić Templariuszy, oskarżył ich o Herezję, no i dosłownie o wszystko, co się da. Oczywiście te ich świadectwa, zeznania były wymuszane. W końcu papież Klemens V w 1312 roku zlikwidował, co oczywiście wykorzystał Filip i inni władcy. Tutaj pamiętajmy, że Klemens V był mocno uzależniony od króla Francji. Najwyżsi, najwyżej postawieni templariusze najczęściej źle skończyli. Tak jak na przykład ich przywódca Jacques de Molay który zginął na stosie 18 marca 1314 roku. Teraz może to, co wszystkich ciekawi. Gdzie są skarby Templariuszy? Po pierwsze, część została przekazana Joannitom, częściowo też te wszystkie majątki zostały przejęte przez lokalnych władców, którzy wykorzystali ten moment. Ale te wielkie skarby Templariuszy przeszły oczywiście do legendy. Niestety, templariusze wcale jakichś gigantycznych bogactw nie mieli, ani bardziej, oni mieli bardziej kwity na pieniądze, które pożyczali. A nawet to, co posiadali, to złoto, te klejnoty, zostało przejęte albo przez Filipa, albo przez Joanitów i innych, którzy po prostu wykorzystali moment na zdobycie majątku. Zniszczenie zakonu templariuszy. Spowodowały jednak, że ta legenda o skarbie Templariuszy powstała i z biegiem czasu ten skarb się stawał coraz większy, coraz bardziej niedostępny. No i oczywiście do dzisiejszych czasów ta legenda dotrwała, i wszyscy wiemy, że gdzieś schowany jest skarb Templariuszy. Chociaż najprawdopodobniej byłyby to księgi, w których byłyby zapisane kwity na dłużników, no ale niestety teraz to by było nie do wykorzystania. Podobnie jak z olbrzymimi skarbami, tak samo z ich potęgą i władzą wiązała się olbrzymia legenda. Niestety zakon templariuszy, niestety, nas to nie obchodzi, to stety albo niestety, zakon templariuszy był jednym z wielu dużych zakonów. Jednym z zakonów, który znajdował się wśród wielu państw o wiele potężniejszych, co oczywiście pokazał król francuski, eliminując cały ten zakon. To Nie była tak wielka potęga, jak nam się wydaje. Oczywiście, może z biegiem czasu, podobnie jak zakon Krzyżaków, który wyrósł u nas na północy, może i templariusze zbudowaliby gdzieś jakieś potężne państwo, ale tak się nie stało. Więc ani skarb, ani ich potęga nie jest w rzeczywistości tak wielki, jakby mogło się wydawać. U nas też oczywiście byli templariusze, było ich niedużo, maksymalnie 150-200 braci po ich likwidacji po likwidacji Zakonu Templariuszy ich majątek i w większości samych templariuszy przejęli Joannici. Oczywiście na koniec należy wspomnieć, że nie wszędzie zakon zniknął tak całkowicie. W Portugalii powstał Zakon Rycerzy Chrystusa, oczywiście z templariuszami w ich posiadłościach, więc można powiedzieć, że templariusze znaleźli w rycerzach Chrystusa swoich kontynuatorów. Chociaż kontynuator brzmi o wiele gorzej niż sam zakon. Ale jednak legenda i o skarbie, i o potędze, i o samym zakonie przetrwała. Obecnie można powiedzieć, że Templariusze są o wiele lepiej znani, podziwiani niż to miało miejsce w okresie po ich zniknięciu. Jednak ta legenda stawała się coraz silniejsza, a chęć zdobycia skarbu Templariuszy naprawdę w wielu ludziach powoduje, że ten skarb nadal szukają. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.